Patrzę teraz na Ciebie. Patrzę na Twoje serce. Wszystko mam złożone przed Tobą. Wszystko wiecie, wszystko jest. I za nic, co jest w Twoim sercu, Ciebie potępię. Choćbyś nie wiem, jak grzeszy, choćbyś nie wiem, co uczynił, to on patrzy na Ciebie z miłością. Tam są nasze. I wykorzystaj to spojrzenie. Przyjmij to spojrzenie teraz na Ciebie. Otwórz swoje serce na Niego. Taki znajomy ksiądz egzorcysta kiedyś powiedział mi, że każdy człowiek ma w sercu takie miejsce, o którym nikt nie wie. Nikt. Jest ciemne miejsce. Miejsce, gdzie nie dociera światło, że jest takie miejsce cierpienie, ból, że chcę was zaprosić teraz do ciszy. Byś pokuł sam na sam z Panem Jezusem. Byś go zaprosił w to ciemne miejsce. Byś go zaprosił w to wszystko. Co ci niszczy, co jest twoim smutkiem. On stoi przed tobą i patrzy na ciebie z miłością. Radosną ciepło. Porozmawiaj z Jezusem. Pobądźmy w ciszy z Jezusem. Wydaje mi się, że to jest bardzo skuteczne. Więc
Pragnę powtarzać słowa za mną. Panie Jezu, dziękuję Ci za moje życie. Dziękuję Ci za moją mamę. Dziękuję Ci za moją mamę. Dziękuję Ci za mojego tatę. Dziękuję Ci za mojego tatę. Dziękuję Ci za dzień moich narodzin. Dziękuję Ci za dzień moich narodzin. Dziękuję Ci za wszystkie doświadczenia. Dziękuję Ci za wszystkie doświadczenia. Ty byłeś w każdym cierpieniu. Ty byłeś w każdym cierpieniu. Dzisiaj oddaję Ci moje życie. Dzisiaj oddaję Ci moje życie. Jezu, Ty jesteś moim królem. Jezu, Ty jesteś moim królem. Wszystko należy do Ciebie. Wszystko należy do Ciebie. Od dzisiaj Ty kierujesz. Od dzisiaj Ty kierujesz. Przyjmuję każdy Twój plan. Przyjmuję każdy Twój plan. Wiem, że mnie kochasz. Wiem, że mnie kochasz. Kocham Cię, Jezu. Kocham Cię, Jezu.
Mesjasz, miłość, która pochyla się, kiedy czytamy, kiedy napieram siły, kiedy uczymy się teraz takie trudne doświadczenia odkrywania bliskości Ciebie. I od nas tak bardzo wymagasz, jednocześnie wchodzisz nam z pomocą. Ty Boże jesteś Panem naszego istnienia. Tobie Boże Ojcze, Tobie Boże Synu, Tobie Duchu Święty. Zabieram całą moją rodzinę parafialną wszystkich świętych. Polecam wszystkich, którzy w górach tej świątyni będą Ciebie lubili i obecnie mu służyć. Zabieram wszystkich, którzy będą uczestniczyć w kulturowej urzędce świętej. Odpuścić dziecko Boże. Oddaję Tobie wszystkie zniewolenia, słabości, łatki i grzechy, aby przed dzień sakramentalną tajemnicy pojednania i przebaczenia mógł do Ciebie kochanie zwrócić każdą najtwardszą rzecz. Abyś otwierał niebo dla tych, którzy będą tutaj szukali pomocy nie Twojej Matki, a naszej Królowej, kiedy będą tutaj zanurzać się, kiedy będą zawierzać się Twojej miłości i usiernia. Ty jesteś Panie, Ty jesteś Zbawicielem. Bądź uwielbiony Boże, bądź błogosławiony. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Będą tutaj stawiane w Eucharystii i będziesz uwielbiany w Najświętszym Sakramencie.